Rynek izraelski jest dla nas bardzo ważnym rynkiem. To mamy obecnie ponad 200 autobusów już w eksploatacji. Kolejne zamówienia na około 130 sztuk w realizacji. Niemniej jednak rynek w Izraelu wymaga zrealizowania offsetu, czyli inwestowania jakiejś części obrotu lokalnie. I w naszym przypadku jest to 20% obrotu. Żeby wywiązać się ze zobowiązań offsetowych, no musieliśmy podjąć działania biznesowe, które do tego doprowadzą i takim sposobem na realizację offsetu jest wspólne budowanie autobusów z partnerem izraelskim. Solaris będzie produkował i dostarczał jeżdżące podwozia, na których nasz partner w Izraelu będzie zabudowywał nadwozie autobusu i taki gotowy produkt będzie dostarczany na rynek izraelski. I dzięki temu będziemy w stanie, to jest swego rodzaju inwestycja i dzięki temu będą transportowane ciężarówką, na ciężarówce, na naczepie do portu i dalej wysyłane drogą morską do Izraela. Kolejne rynki, które upatrujemy, o których rozmawiamy, no to jest Afryka, RPA, to są Indie, to są obszary, inne kontynenty, gdzie czy prowadzimy rozmowy, czy rozglądamy się, analizujemy możliwości pracy i współpracy. Dumni jesteśmy przede wszystkim z tego, że mogliśmy zaoferować nową rodzinę Urbino, nowe Urbino, że to nowe Urbino przyjęło się na rynku, że zostało zaakceptowane przez rynek, że klienci chcą kupować ten pojazd. Na chwilę obecną mamy 12-18-metrowy autobus low floor, który jest sprzedawany w ilości powyżej 300 sztuk i kolejne zamówienia w toku. Następne są autobusy low entry z kamieńcem i z dafem. Kolejne pojazdy to autobusy właśnie z napędem gazowym. To będą pojazdy CNG, a w międzyczasie zrobiliśmy również autobus elektryczny, o czym no, nie sposób nie wspomnieć. Czyli mamy autobusy low floor z napędem dieslowym, autobusy elektryczne, autobusy low entry i obecnie w opracowaniu autobusy gazowe. W minionym 2015 roku zakończyliśmy rozbudowę naszej hali produkcyjnej, zakończyliśmy rozbudowę biur czy budowę nowych powierzchni biurowych dla pracowników i zakład jest naprawdę na dobrym europejskim, a wręcz światowym poziomie. Zapraszamy do odwiedzenia, a można to też zrobić poprzez internet, poprzez Google Maps można zajrzeć do firmy, można zajrzeć do hali produkcyjnej, można zajrzeć do biura.